Tak, bardzo bym prosił, żeby i Państwo... Ala piąta. Ale potrzebne są jeszcze... No, jak już Pani wstała, wstajemy. Ja gdyby nie pójdę. Ja nie powiedziałem, że Pani pójdzie, żeby... Bardzo bym prosił, żeby Pani sobie jeszcze dobrała dwie sojuszniczki wód. Sojuszniczka to jest Jadzia i sojuszniczka to jest Ania. Ania, tutaj chodź. Tak, bardzo bym prosił, żeby Pani tu poleszły. I panią Magdę. Nie Magdę, gdzie się podziała? Trzy tutaj szefowe są potrzebne. I teraz tak. Bardzo bym prosił, żeby panie zajęły godne stanowiska, te trzy celtyckie. Na prawo, w lewo. Wchodząc po schodkach, nisko głowa, żeby orła się nie wyciąć. Nisko głowa, niżej, niżej, pomalutku. Tak, siadamy na siedzisko. To już wiedziała, gdzie mam usiąść. No patrzcie, no. Siadamy na siedziska. Ale ładnie. Nisko, tak. Jak już Państwo widzicie, mamy trzy szefowe, które dzisiaj zaryzykują swoje życie i okrutne próby musiały przejść. Pierwsza próba to próba cykuty. Próba cykuty. W tym bukłaczku znajduje się czarna trutka. Czarna trutka odróżnia ludzi złych od ludzi dobrych. Więc wiedźmy, bardzo Was proszę, nałóżcie te czerwone szaty pokutne na siebie. Czerwona szata. Czerwona szata symbolizuje naszego patrona, czyli świętego Wawrzyńca. Zawsze co roku 10 sierpnia wyruszamy w kierunku najwyższego szczytu w Karkonoszach. Tam obok Śnieżki znajduje się najwyższa celebrowana kaplica, gdzie się odbywają msze w intencji właśnie wspaniałych przewodników. Ludzi gór, ludzi, którzy kochają góry, lubią wędrować. Tak, skakujemy w kukaczek. Zielarzu, może byłoby szybciej, żeby się rozebrały. Może później będzie, pomalutku, pomalutku. Tam się na dole w każdej mocy wszystko może zdarzyć. A ten worek jest za chudy. Skakujemy. Tak, bo u nas podrabianych dyrektorów, farbowanych lal nie uznaje się. Uznaje się godne stanowiska trzy, czyli tutaj mamy wytypowane w sposób niedemokratyczny trzy wiedźmy. Ale żeby zostać wiedźmą, to jest naprawdę zaszczyt. Jak już wspomniałem, rządzą piękne, mądre kobiety. Więc teraz tak, kapturki na dekielki, żeby tutaj powaga była. To są szefowe na dzień dzisiejszy Państwa. I teraz tak, do czego mi będą potrzebne te trzy ptaszyny? Jakbyście Państwo zauważyli, że jest to urządzenie przymusu feudalnego. Jedna z nich będzie dobrą wiedźmą. A dwie będą okrutnymi. One otrzymują dzisiaj ode mnie narzędzie pracy. Ta po lewej i po prawej stronie. Wiedźmo, pokaż się. Tak, po lewej i po prawej stronie. Wiedźmo, okrutne. Okrutne i sprawiedliwe otrzymają te rogi jelenie. Pokażcie tej gawiedzi tym facetom, czym wy będziecie dysponować. Bierzemy te rogi w garść. Łapkę, tak. Nie, ty jesteś akurat dobrą wiedźmą. Tak, te okrutne wiedźmy staną z tyłu za rybami, tam cichimi plaśnięciami będą lutować, modulować głosy, natężenia tych czeladników, aż się piara z ust napłynie. Kiedy usłyszymy małe, ale mają nie krzyczeć ała, tylko głośno krzyczeć kocham naturę. I dopiero dobra wiedźma, ta pośrodku, ta ptaszynka zwolni tych czeladników przez dmuchnięcie w tą rurę, bierzemy rurę. Tu po lewej stronie narzędzie pracy. Tylko wiedźmy, bardzo cię proszę, wydobądź coś z tej trąbki. Nie masz mówić kocham naturę, tylko masz dmuchnąć w rurę. No rewelacja, jak rzucimy palenie, też takie piękne puta będziemy mieli. Ostatnio miałem taką wiedźmę, że zanim no dobra, spokojnie, na taki znak czelatnicy będzie ci się zmieniać w tych dybach, następna dwójka w dyby marsz pójdzie. Tak, bo ostatnio miałem taką wiedźmę, że zanim jakiś tam odgłos tej trąbki usłyszałem małe pierdnięcie. No, ale mamy trzy godne stanowiska. Wiedźmy, zostaniecie teraz poddany tej czarnej trutce, jak już wspomniałem, wyciąg stoja do mocnego mordowniczka, konicina paralityczna drgawkowa. My z tą gawiedzią będziemy obserwować, jakie dziwne zmiany was się będą zachowywać. Albo odlecicie no, poza horyzonty, w pląsy, przypominające dziwne wyskoki na dyskotekach, albo staniecie się po kilku gulach jeszcze ładniejsze, jeszcze piękniejsze. My z gawiedzią będziemy obserwować, a wy po gulu tej czarnej trutki teraz próbujecie. A to nie śmiertelne. Bierzemy bukłaczek, lewa rączka. Kto może ten bierze? Zakręcamy.
Nie czytamy zawartości. 13, lewa rączka, 13 cm od wlotu gębowego, lutujemy gulach. Ale my nie widzimy. Może kolega nam... Dziadzia, ty to nasze nie no. No lecimy, to wiedźmy o pośrodku, pokaż im jak się lutuje. Ja, czekaj, mówiłem 13 cm od wlotu gębowego. Lutnałaś gula? Zaraz słowa uniwersalne, wymawiasz mucis gucius. Cholera, jakie to dobre. Mucis gucius. A zagwisz, no? Miałeś mi zagwizdać, nie zatrąbić. To widzę, że ty już... No nie, już się polepszyła, tego widzę teraz. Daj ty obok. Lutuj gula. Wiedź mu zagwizd. Nie, widzę, zawodowczyny mi się trafiły, ale lutnij sobie w promocji jeszcze jednego gula. Tak, wiedźmy, jak ja będę się odwracał, a wy będziecie chciały, bo on posmakował ten trunek, to jeszcze lutnąć cegula. Radzę wam, jak dojdziecie do trzeciego gula, szybciutko rzucajcie na czwartego, bo ostatnio wiedźma do trzech doliczyła i za chwilę mi się pytała, gdzie tu jest taki napis WC, bo chyba zbiera sobie te siły. Nie przesadzajcie z tym trunkiem, bo on różne tu bara potrafi zrobić, więc uważajmy. Teraz tak, te dwie okrutne będą rogować, wiedźma rurować. Słowa uniwersalne, kocham naturę i później zejdziemy na dół do podziemi. Tam się żarty skończą, wiedźmy przed wami cztery okrutne żywioły do zdobycia wody, ziemi, ognia i powietrza. Jeśli przejdziecie okrutne próby, któraś z wiedźm zasiądzie na tronie wałyskim i tam będzie pasować, tutaj garść jest liczna, będzie pasować czeladników na gierników walońskich, druchny na druchny walońskie. Jeśli przeżyją, no właśnie, bym zapomniał całkowicie, bo w tym gronie może się znaleźć kilku cwaniaczków. Jeden z drugich stwierdzi, no gdzie tam ja na stanowisku, kasi mam tyle, a ty wiedźmy od tyłu, od piórka będą robić, nie ma mowy. A na taki to mamy tu sposób. Do tego powołamy faceta. Faceta o przenikliwym spojrzeniu. Faceta, który budzi grozę. Chodź tu czeladniku, chodź. Stań tam, podejdź do wiedźm, podejdź, tylko uważaj na te kielek. Uwaga, wejdź. Odwróć ją. Tak, jesteś facet o przenikliwym spojrzeniu, facet, który budzi grozę, popatrz się na tą garyć. O przenikliwym spojrzeniu, bo to jesteś, od dzisiaj jesteś chłop z pałą, pokaż mi pałę. Dzięku będzie z tym. Gośka, jak to jest? Żelazniku, narzędzie pracy masz z tyłu, za tobą jest. Tam jest twoje narzędzie pracy, jeszcze bardziej. W prawo. Z tyłu za tobą, niżej. O, widzisz taki, o, to jest twoje narzędzie pracy. Chłop z pałą, tak. On w sposób majestatki będzie zaganiał takich twardzieli, co to nie ja, fifa, rafa, na stanowisku. Ale może się znaleźć jakiś inny przypadek i stwierdzić, że ma pupkę jak nie młodaczek, duszę dziewczęcą, to jak się znajdzie taki. Twardzie, niech podejdzie do tej dobrej wiedźmy, tam jej szepnie na łóżko, że tak ma pupka jak niemowlaczek, zostanie z próby pokory zwolniony. I teraz tak, jak przeżyjemy próbę pokory, zejdziemy na dół do podziemi, tam będziemy pasowani na druhny czeladników. Zdobędziemy jakieś fanty. Fanty przede wszystkim. Tajną mapkę walońską, oczywiście również przede wszystkim nasz certyfikat, znaczy nasz certyfikat Państwo otrzymacie po przejściu okrutnych prób pierwszy stopień wtajemniczenia walońskiego i taki certyfikat z rąk wiedźm otrzymacie na dole.